Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj, 3 stycznia, mamy fantastyczne święto Najświętszego Imienia Jezus, a więc u nas w sanktuarium jest to uroczystość, którą chcemy świętować. I dzisiejszy odcinek z ciocią Lucy wcale nie będzie długi, ale będzie bardzo ważny. Chcę Was wszystkich zaprosić, i dzieci, i dorosłych, do tego, abyśmy w tym odcinku wytańczyli i wyflagowali, nawet przez ten króciutki moment, chwałę Najświętszego Imienia Jezus. Więc jak ciocia Lucy za chwileczkę przyjdzie i przypomni nam, nauczy nas gestów do dwóch piosenek, w których imię Jezus występuje, to już teraz Was proszę, kiedy potem zatańczymy, zaflagujemy, pomyślcie o tym, że w tę uroczystość my całym sercem czcimy Najświętsze Imię Jezus. To biegnę po ciocie Lucy. Pamiętajcie o lajkowaniu i zapraszajcie swoich kolegów i koleżanki do naszych komnat w przepięknym królestwie. Witajcie, kochane dzieci. Czekam tutaj z wielką radością i z niecierpliwością, aż będziemy razem wszyscy wspólnie z ciocią Ingą wywyższać imię Jezus. Przypomnimy sobie najpierw gesty do Moja droga jest prosta. Tańczyliśmy już to w naszym programie, ale sobie wszystkie gesty spokojnie przypomniemy, a potem na chwałę Pana Jezusa będziemy tańczyć, wywyższać Jego imię. Jakie my mamy gesty? Układamy rączki do góry i idziemy krokiem dostawnym, dwa kroczki w naszą prawą stronę. Raz, dwa i wracamy w drugą. Raz, dwa, jeszcze raz. Raz, dwa, raz, dwa i teraz obrót. Obracamy się dookoła siebie. Paluszki wskazujące, wyciągamy nasze paluszki, pokazujemy na nas, na siebie dwa razy. Tam będzie w piosence, że moim Panem jest Pan Bóg. I tak, dwa razy na siebie i dwa razy, że Pan Bóg jest moim Panem. I na końcu krzyżujemy rączki i opuszczamy. To jest całość gestów na nasz refren. Jeszcze raz przećwiczymy sobie. Ciociu, może zaśpiewamy? Pięknie. Teraz mamy zwrotkę. Moja droga jest prosta. Jak my pokazywaliśmy? No pokazywaliśmy na początku taki zawijaz, że droga bez Pana Jezusa to jest trochę taka kręta. Ale nasza z Panem Jezusem jest jaka? Prosta. Pokazujemy tak, że prosta jest droga i teraz my po tej drodze idziemy. Czyli normalnie sobie robimy kroczki do przodu, idziemy. I teraz zatrzymujemy się, wyciągamy nasz paluszek wskazujący. Robimy kroczek do przodu, bo w piosence będziemy mieli taki moment, że mówimy, że my się nie pomyliliśmy, że my idziemy drogą z Panem Jezusem. Więc tak, kroczek do przodu, możemy sobie nawet tupnąć, bo my wiemy. I teraz, że się nie pomyliliśmy. Tutaj nie pomyliliśmy się. Tutaj. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Druga część, to samo. Moja droga jest tym razem pewna. Zaciskamy piąstki. Nasza droga jest pewna. I teraz, co jest na końcu tej drogi? Wyglądamy. Na prawo, na lewo, jeszcze raz na prawo i jeszcze raz. I teraz pokazujemy, że nam Pan Jezus mówi, jak iść po tej drodze. I to już są wszystkie gesty. Myślę, że możemy spróbować, ciociu, z muzyką. Już, czy powtarzamy jeszcze raz? Dobrze, myślę, że to jest tak proste, że będziemy mogli nawet najmniejsze krasnarki zaprosić, ale kochane dzieciaki, tak jak mówiłam na początku, pomyślcie o tym, że w dzisiejszym dniu tę króciutką chwilkę, naprawdę na chwałę Boga, każdy gest, każda rączka, każda nóżka i każdy śpiew za imię Jezus, najpiękniejsze imię, zatańczmy. Uwaga, zaczynamy w prawo, mocno rączki. Jezus, Jezus. Obrót. Jezus, moim Panem jest nasz Pan. I teraz szalony wyścig dla Pana Jezusa. Uwaga, będzie moja droga jest prosta. Moja droga jest prosta, idąc z nią w sercu radość mam. Paluszek. Jak
naszej drugiej piosence będziemy wywyższać imię Jezus naszymi flagami, rączkami wyciągniętymi, w których będziemy trzymać nasze flagi, sztandary. I jak my będziemy to imię Jezus wywyższać? Ponieważ mamy okres Bożego Narodzenia i Pan Jezus jest teraz taki malutki, taki, że możemy go trzymać w rączkach, to my z naszych flag zrobimy dla niego kołyskę. I to będzie taki gest, który będzie się najczęściej powtarzał na imię Jezus. Zobaczcie, spróbujemy sobie zrobić w jedną stronę flagi i w drugą. Tak delikatnie będziemy nimi poruszać w jedną i w drugą, tak żeby stworzyć dla Pana Jezusa maleńkiego, takiego jak teraz On jest, taką kołyskę. I będziemy Go w tej kołysce bujać, tulić. Następnym gestem, który będziemy robić, to będziemy mieli tak, tego Pana Jezusa, którego w naszej kołysce chcemy tutaj utulić, będziemy wywyższać, czyli robimy gest do góry naszych flag i do dołu. Do dołu, jeszcze raz, do góry i do dołu. I przechodzimy znowu do kołysania. Kołyszemy, kołyszemy tego Pana Jezusa. I teraz mamy drugi gest. Będziemy pokazywać, jak Pan Jezus został z nami na ziemi, czyli w Najświętszym Sakramencie, w naszym chlebie. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Ostatni raz próbujemy. Pamiętajcie, że tutaj koniecznie musi być wywiasek. Musimy odwinąć rączki, żeby nam się nie splątała flaga. Wracamy do naszej kołyseczki. I na koniec, w ostatniej części będziemy pokazywać Panu Jezusowi, jak my Go bardzo kochamy, czyli na każde Jezus będziemy robić serduszko i wysyłać do Niego naszą miłość. To będziemy robić, te gesty, które pokazałam teraz, będą za każdym razem, kiedy w piosence będzie Jezus, Jezus, Jezus. To jest taka piosenka, że to imię się wielokrotnie powtarza i my będziemy te gesty robić na ten fragment, kiedy będzie to padało najbardziej nasze ukochane imię Jezus. Co my będziemy robić na zwrotkach? Na zwrotkach będziemy robić naszą ósemeczkę. Możemy sobie przypomnieć, jak to wygląda ta ósemka. Kręcimy sobie, kręcimy, kręcimy. Jak ktoś nie umie ósemki, jak są dzieci, które nie umieją ósemki jeszcze do końca, im nie wychodzi, nie umieją ósemki, jak są dzieci, które nie umieją jeszcze ósemki, to po prostu podnosimy nasze rączki z flagami wysoko do góry i możemy sobie machać tak nad głową, żeby pokazać naszą radość z tego, że Pan Jezus się urodził. A kto umie ósemkę, robimy naszą ósemkę. Myślę, że jesteśmy gotowi. Włączymy muzykę. Chwytamy flagi, a kto nie ma, pamiętajcie, jeszcze może podbiec po jakiś lekki szaliczek. Dzisiaj znowu drugi moment, w którym chcemy Bogu podziękować za to najpiękniejsze imię, a więc do dzieła. Do dzieła. Twój głos, rozpoznać go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć Twą twarz, zatrzymać wzrok. Pokój znajduję w Tobie, gdy widzę Cię. Jezus, Jezus, Jezus.
wdzięczna Panu Bogu za te piękne piosenki, którymi mogliśmy dzisiaj w uroczystość Najświętszego Imienia Jezus podziękować Bogu. Kochane dzieciaki, zachęcam Was do tego, żebyście dzisiaj jeszcze sobie pomyśleli o tym imieniu Jezus, a może ktoś z Was pięknie namaluje to imię. Czekamy na zdjęcia. I tak w ogóle, to czekamy na filmiki z Waszym flagowaniem, z Waszym tańcem. Bardzo mocno Was ściskamy. Pamiętajcie o lajkowaniu, niech dołączają do nas Wasi koledzy i koleżanki. Dzięki, Lucy. Dziękuję. Pa, pa.